Klaudia Szóstak, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Najbliższa noc przyniesie pogodną i bezchmurną aurę na północy, w centrum, a także miejscami na zachodnich krańcach. Więcej chmur pojawi się przede wszystkim w Białymstoku i na Lubelszczyźnie i tu prognozujemy duże zachmurzenie. Umiarkowane zachmurzenie w Małopolsce, na Śląsku oraz na Pobrzeżu Szczecińskim. Temperatura maksymalna wyniesie 11 stopni w Rzeszowie, 7 stopni na Mazowszu i jedynie 4 stopnie w Łodzi, Zielonej Górze, Bydgoszczy i w Olsztynie. Ciśnienie wysokie, 1030 hektopaskali, tyle wskażą warszawskie barometry, wiatr umiarkowany. Przejdźmy do prognozy pogody dla Europy. Czwartek w Europie z przewagą bardzo pogodnej i słonecznej aury i takie warunki pojawią się na Bałkanach, a także w Pradze, Berlinie, przez Berno aż po Półwysep Iberyjski. Popada przede wszystkim w Skandynawii oraz na Wyspach Brytyjskich. Termometry wskażą od 6 stopni w Helsinkach, 19 stopni w Berlinie, 18 w Paryżu i aż 28 stopni w Portugalii. Sprawdźmy prognozę dla Polski. Czwartek w Polsce przyniesie pogodną i słoneczną aurę na północno-wschodnich krańcach, w centrum, a także na południowym zachodzie. W ciągu dnia więcej chmur pojawi się w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz na Pomorzu. W najcieplejszym momencie dnia zanotujemy 18 stopni na Podkarpaciu, 19 stopni na Górnym Śląsku, 17 w Wielkopolsce i 14 stopni w Koszalinie. O poranku temperatury będą niższe, poniżej 10 stopni. Ciśnienie bardzo wysokie, 1031 hektopaskali, wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty na Pomorzu. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. Piątek z przewagą pochmurnej aury oraz z opadami na zachodnich i północnych krańcach. Termometry wskażą maksymalnie 20 stopni na południu i 14 stopni na Pomorzu. W sobotę przewaga opadów w całym kraju, z wyjątkiem Śląska. Tutaj padać nie powinno, zachmurzenie będzie umiarkowane. Termometry wskażą całkiem wysokie wartości, od 16 do 20 stopni. Natomiast w niedzielę ciśnienie wróci do normy, chociaż w całym kraju pojawią się opady. Miejscami na południowo-wschodnich krańcach również burze. Termometry wskażą od 12 do 22 stopni. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.